Dzisiaj jest dzień, kiedy macie możliwość usłyszeć słowa, które mogą wywrócić wasze życie całkowicie do góry nogami. I tak naprawdę te słowa powinny wywrócić wasze życie. Wiecie dlaczego? Bo każdy człowiek, który nie wie, w jakim jest miejscu, jest w bardzo złej sytuacji. Ja byłem kiedyś w takim położeniu jak wy. Nie wiedziałem, dokąd idę i nie wiedziałem, jaki jest sens mojego istnienia. Urodziłem się w kraju, w którym mówi się dużo o Bogu, a tak w ogóle ci, którzy mówią, nigdy go nie poznali, ani nie mają o nim pojęcia. W tym chorym, religijnym kraju nie wierzy się w Boga. Tutaj się człowiek rodzi i musi wierzyć w instytucję. Instytucję religijną, która mówi ci coś tam, ale tak naprawdę nie ma pojęcia o Bogu, a ty tak naprawdę wierzysz w to, co ci poda się na tacy. Musisz wierzyć w to, co ci się od małego mówi, że jest prawdą. Musisz znać, musisz wierzyć w takiego Boga, jaki jest ci przedstawiony i nie masz wyboru. Wielu ludzi broni takiej doktryny, ale prawda jest taka, że Bóg przyznaje się to tylko do tych, których zna, a my jesteśmy tymi, którzy go poznali. I dzisiaj powiemy ci, jak się spotkać z Bogiem i jak go poznać. Przyjaciele, jest nas tutaj wiele osób, każdy ma inną historię, ale każdy z nas przyszedł osobiście do Boga, przyszedł osobiście z szczerym sercem i zawołał do Niego, przyszedł ze wszystkim, co ma i powiedział temu Bogu, ja Ciebie chcę, ale co to znaczy, że ja Ciebie chcę? Przyjaciele, wszyscy praktycznie już o tym wiedzą, że 2000 lat temu przyszedł Jezus na tą ziemię. O tym praktycznie wie cały świat. Ale co z tego, kiedy ten cały świat idzie do piekła? A dlaczego? Dlatego, że nie stanąłeś przed Jezusem i nie powiedziałeś Mu, że Ty dziękujesz za to, co On dla Ciebie zrobił. Że Ty jesteś wdzięczny za krzyż Golgoty. Że Ty przyjmujesz to, co się wykonało na krzyżu i to, co zrobił Jezus. A to, co zrobił Jezus, to najpotężniejsze dzieło, jakie można było zrobić w dziejach ludzkości. I to sam Bóg, czyli Jezus Chrystus, zszedł tutaj na ziemię po to, aby zapłacić za Ciebie cenę, aby zapłacić za Twój każdy występek. Dzisiaj możesz się śmiać i sobie drwić z tego, co słyszysz, ale prawda jest taka, że kiedy umrzesz, zostaniesz przed Bogiem i zostaniesz rozliczony na podstawie tego, co zrobiłeś z krzyżem Golgoty. Bóg nie będzie Ciebie pytał, jakie były Twoje uczynki, czy byłeś dobrym człowiekiem, bo to dla Boga nie ma żadnego znaczenia. On się zapyta Ciebie, co zrobiłeś z moim synem, co zrobiłeś z tym, że mój syn zapłacił za Ciebie cenę krwi swojej, co zrobiłeś z tym, że on umarł po to, abyś Ty mógł dzisiaj być czysty. Co Ty z tym zrobiłeś? I kiedy, mówię Ci przyjacielu, kiedy Ty tutaj na ziemi za życia nie pojednasz się z Jezusem, nie staniesz przed Nim ze szczerym sercem i nie staniesz Mu się wdzięczny za to, co dla Ciebie zrobił na krzyżu Golgoty, to nie wejdziesz do nieba. System religijny oszukuje ludzi, mówi, że Jezus jest w jakimś tam opłatku. Mówią ci, że sobie trzeba zasługiwać na zbawienie, ale to jest wszystko syf i ściema, bo jeśli przed Bogiem nie staniesz osobiście, nie wejdziesz do nieba. Ja nazywam się Rafał Grodzki. W 2014 roku pojednałem się z Jezusem prawdziwie, będąc tutaj na ziemi żywym trupem.
Stałem się prawdziwie żywym człowiekiem, który przeszedł ze śmierci do życia i już dzisiaj ja idę do nieba. Ja idę do nieba, bo uwierzyłem w cudownego Jezusa, który zapłacił za mnie i ustanowił mnie człowiekiem, który ma życie sam w sobie. I ja to życie, które mam w sobie, przynoszę ci dzisiaj i mówię ci: pojednaj się z Jezusem jeszcze dzisiaj. Jeżeli potrzebujesz, aby się o ciebie pomodlić, to przyjdź tutaj. My położymy na ciebie ręce, będziemy się o ciebie modlić i narodzisz się na nowo. Ale kiedy okaże się, bo może się okazać to, że nie doczekasz nawet jutrzejszego dnia, bo ludzie umierają z dnia na dzień, to wtedy już będzie za późno. I my głosimy wam tą dobrą nowinę po to, aby w waszym życiu nie było za późno. Bo na tą chwilę, kto się nie pojednał z Jezusem, jest w miejscu śmierci. Jest w miejscu śmierci. Każdy, kto nie uznał Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Mamy jeszcze jedną dobrą nowinę. Jeśli ktoś z was tutaj potrzebuje uzdrowienia, to ja wam mówię, że 2000 lat temu Jezus Chrystus wziął na siebie każdą chorobę. Jest napisane: w jego ranach i sińcach jest wasze uzdrowienie. Więc jeśli dzisiaj potrzebujesz uzdrowienia, to przyjdź tutaj do nas, a my uzdrowimy cię z każdej choroby. Dlaczego? Dlatego, że Jezus dokonał tego dzieła i dzisiaj my, zgodnie z tym, co powiedział, uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony i wskrzeszamy zmarłych. Martwych. Dlaczego? Bo mamy życie sami w sobie. Dlaczego tutaj jesteśmy? Bo chcemy, żebyś ty to życie miał tak samo.